Cześć siemaneczko, tutaj Jakix. Wczoraj skończyliśmy tutaj na budowie okolic, ogródków działkowych i przystanku Jakubowo ogródki działkowe na żądanie. No i powiem wam tak, ładnie już tu wygląda, możecie oceniać. Myślę, że ładnie to wygląda. Niestety nie mam innego pomysłu na to, wybaczcie. Niestety moja kreatywność ostatnio, że tak powiem, zmalała. A poza tym, no jest problem, no i będzie problem, bo mój komputer, nie wiem czy będzie słychać, coraz gorzej niestety ze mną współpracuje i naprawdę ja już załamuję ręce. Wczoraj musiałem przerwać odcinek dlatego, ponieważ moja karta graficzna osiągnęła temperaturę 89 stopni, a procesor osiągnął aż 73 i to już było trochę niebezpieczne dla nich obydwu. Niestety nie jestem w stanie na chwilę obecną zainwestować w nowy komputer. Niestety będę musiał zainwestować w używany. Ja mocniej was przepraszam. Naprawdę robię co w mojej mocy, żeby to jakoś zaczęło funkcjonować, ale niestety no. Ja już tam wam kiedyś mówiłem, że będę się starał o nowy komputer. No ale no wiecie sama jaka jest sytuacja, jest ciężko. Teraz naprawdę trzeba uważać na pieniądze, ponieważ jak wskoczy inflacja, to już nie będzie tak śmiesznie. A raczej bym ujął, że będzie tragicznie. Więc tak, tutaj budujemy, tu będzie 500, nie 5000, 500 i 50. No halo, aha, dobra, kumam o co chodzi. No i pięknie, dobra. Ale niestety zrobię ten teren na szybko, ponieważ nie mam zbytnio czasu. I tak jak widzicie, o, będziecie mieli taką dodatkową traskę. Nie no, tędy będzie jeździć linia 15, to jest linia AI. Może mi się uda zrobić wersję dla gracza. No, nie mam na nie pomysłu, chyba że znajdę jakiś pomysł na nią. To dam wam wtedy znać. Nie to chciałem, tylko to chciałem i to chciałem do... Ilu to będzie na oko? 350. Zaraz zobaczymy, czy moje obliczenia na oko się zgadzają. Aha. No co jest? No i to jest właśnie o... Współpraca.
No i pięknie. I tak ma to wyglądać. Aha. Da się czas zająć liniami. Znaczy liniami w sensie drogowymi. Potrzebuję tak. Czy jest tu jakieś przejście? Tu jest. Tutaj trzeba dać, żeby tutaj ludkowie nie chodzili. W ogóle ja nie daję ludków, tak jak widzicie, jak buduję chodniki z tego te skrzyżowania, to nie daje padków do pieszych, ponieważ moim zdaniem piesi najwięcej zużywają pamięci w OMSI, dlatego to tak mula. Tak samo z tego co wiem robi Piotras. On też nie jak budował swoje mapy, to też nie dawał pieszych. Dobra, teraz tak. P4, V2. 0.12. Potrzebuję linii bezwarunkowego zatrzymania się, która jest tutaj. Nie, wróć, nie potrzebuję bezwarunkowego zatrzymania, wystarczą mi trójkąty. Współpraca OMSI 2. Bo ja też zamiast sobie ułatwić, to ja sobie utrudniam to ułożyć. 10 siach. Tak, do tego i do tego. O, pyk. O kurde, co to takie wysokie? Aha, bo ja zrobię. A Kyrie eleison 13.
i P1. Zaraz gdzie on jest? P1, 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 a... Nie, to jest do skrzyżowań. Nie, to jest P6. No ale przecież robiłem P1. Gdzieś tutaj? O, tu jest. P1, a V2. Aha, no to dobra. To i 200, to tu jest 100 i minus 200. No i gitara. P6A, 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 tak, tak. 0.22. 0.022. No i gitara. I tak, tu mamy. Teraz jakiś znaczek trzeba dać, żeby ustąpić pierwszeństwa. Tu jest tutaj. No i pięknie. I o to właśnie mi chodziło. Teraz tutaj potrzebuję znak D1. Tutaj informujący, że się zaczyna droga z pierwszeństwem. Opa. Dobra, teraz muszę zasięgnąć pomoc telefonu, bo tu już nie jestem aż taki bystra woda, siklawica. A, tu jeszcze trzeba będzie... Aha, bo ja tu miałem zrobić przejście dla pieszych, nie? Mimo już nie ma tutaj przejścia dla pieszych. A ja i tak zrobię. No, 0.02. I linia warunkowego zatrzymania, która jest tu. Tak, ok, 11, 4, zero, 11. Pyk. Tyle to samo, 0.02, 4, pyk.
No i tak ma być. Tak mogę współpracować. Teraz muszę dźwignąć te splajny, żeby one mnie nie dezorientowały. Teraz traf na to. O, jest. 5. Uwaga, bo to jest bardzo łatwe, trafi normalnie na splajna. O. Co tu jest? Co tu jest? Ej. Nie wiem, o co mu chodzi. Aha, już kumam, o co chodzi. I to jest właśnie ten jeden z błędów OMSI. Który mi teraz nie da spokoju. Tylko teraz ja się zastanawiam, do jakiej rangi należy ten błąd, bo ile teraz jest tych inisów. I teraz, w zależności od tego, jak zacznę je usuwać, skasuje mi połowę mapy, dlatego od razu save. Póki się jeszcze da, robimy kopię. To będzie tak. Pulpit. Właśnie najlepiej jest robić sobie kopię map, ponieważ czasami edytor lubi tak wywalić takie błędy, gdzie ja mam kopię. Nowy folder. Tak. I to będzie trzeci. Żeby wiedział, że jest aktualna tutaj wersja mapy. I teraz podejmiemy się próby kasowania po kolei. Cicho, udało się. Ale mówię, bo ja nie kładłem tyle tych splajnów. One się czasami umią skumulować. I właśnie to jest jedna przyczyn, która lubi wywalać błędy i crashować w ogóle całą grę, że już się nie da w ogóle nic zrobić. Dlatego jak ja coś takie widzę, to z automatu kopia zapasowa, bo potem jest mniej wkurzania się. I teraz tak, to mam. I czemu tak się dzieje, nie wiem, ale już raz tak miałem. To miałem na swoim ulepszeniu Grundorfa. Że kilka razy mi się zrobiło skrzyżowanie bez mojej wiedzy. I potem jak chciałem cokolwiek zrobić, to jak zaczynałem po kolei kasować, to po chwili się okazywało, że co? Niebieskie niebo. P4.
No to jest też 100 i 5. No i tak. I teraz mogę położyć splajny z powrotem na ziemi. Najlepsza metoda, jak coś chcę robić. O, i przynajmniej teraz mnie już nie mylę i to, bo czasami mnie to tak pomyli, że po prostu dam jeszcze wyżej to niż powinienem i potem tak dziwnie odstaję. Dobra, a teraz już potrzebuję linię bezwarunkowego zatrzymania się na przejazd kolejowy. Trzydzieści, kurde, 0,11 i 4. 30.0,11, 4. Obróć tam. I P4. Pyk, pyk. 30.0,11. No to teraz kombinuj. Nie, no nie musi robić aż tak. Wystarczy, że tu dam. O. I będzie dobrze. Nie no, musi to tak być w tą, bo tu jest też zakręt. Dziesięć, pięćdziesiąt. Sto i pięć. Zero. Sto. I minus pięć. Trzydzieści kropka 0,11. O, i tak ma być. 30.0,11. Dziesięć, mamy dziesięć, 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 pięćdziesiąt, nie, 37. Pyk. Sto. Pięćdziesiąt, pięćdziesiąt, 300. Dwieście. Minus dwieście. I minus 300. Dogniemy
No i tak ma być. No i pięknie. I tak miało być. Trzydzieści kropka zero jedenaście. Sto minus 390, sto minus minus 390. I jedziemy tutaj z patchami. Tak, 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 tak. Dobra, tu mogę pousuwać. Żeby tu ludkowie nie chodzili. A tu sobie mogą już chodzić, bo tu będzie i tak sygnalizacja. Aha, no i tak do dupy, na raki, łapać szczupaki, bo muszę tu. No przynajmniej mi łatwiej. Tak od dupy wszystko po tym zoo. A i tam sobie już na dół mogą chodzić. To ja już widzę, jakie tam będą mi jaja, nie? Tam na tamtym skrzyżowaniu. Przecież to skrzyżowanie jest pod kątem. O, żebym sobie dodał roboty jeszcze. Nie ma tylko go asfaltu. Jest. 30.01. I proszę, jak ładnie się da przerobić skrzyżowania z podstawki na skrzyżowania polskie. Po prostu trzeba trochę pomyśleć. A nie, z podstawki są B! No to zobaczycie, jak będzie wyglądać to skrzyżowanie z podstawki. Mhm. 09 z tego, co podejrzewam, tam było. I z podstawki, proszę bardzo. Ciach. Tutaj będę potrzebował linii bezwarunkowego zatrzymania. Trzydzieści kropka zero jedenaście. Jak usunę jedno zero, będzie widać? Nie będzie widać. O, a dobra. I tak, ja potrzebowałem to teraz.
Ja już widzę te starcie z torami. Ale nie ma źle. Na pewno ze skrzyżowań też, o proszę bardzo, z podstawki jak wygląda. No byście, na pewno jak ja bym tego nie nagrywał, to byście nie powiedzieli, że to jest skrzyżowanie z podstawki. Bo te z podstawki, no one nie są złe. Aha, no, no to żebym sobie pomógł. Jeszcze raz, nazad. Bo chciałem wam właśnie powiedzieć coś i nie zanotowałem, jaka to jest linia. P6, no, pozycja numer 34. I to znów P4, pyk. Pięćdziesiąt i sto. Pięćdziesiąt i sto. No i gitara. I tak ma być. No i co? Skrzyżowanie z podstawki? No znaczy skrzyżowanie z podstawki. Ale nie wygląda. Dobra, i tutaj z wami zakończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o łapce w górę, subiku, jeżeli wam się podobało. Zapraszam was do moich innych produkcji. Zapraszam na moją stronę na Facebooku, zapraszam na grupę OMSI2 Polska, na mój drugi kanał Komunikacja w Zabrzu i na Śląsku. No nic, widzimy się w następnych produkcjach. Ciao!